Czy wiecie, że przed wielkim hitem Netflixa oraz słynnymi na cały świat grami wideo Wiedźmin po raz pierwszy został przeniesiony na ekran już w 2001 roku. Pierwszej próby adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego podjął się Marek Brodzki. Przygotowano zarówno film kinowy, jak i 13-odcinkowy serial telewizyjny. Dla tych, którzy nie spotkali się do tej pory z postacią Wiedźmina, wyjaśniam. Wiedźmin to pełna przygód opowieść fantazy, jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. Jej główny bohater, tytułowy Wiedźmin, jest łowcą potworów, jednak ta opowieść to także romanse i wielka polityka. Filmowa adaptacja z 2001 roku była jednym z największych przedsięwzięć produkcyjnych ówczesnego polskiego przemysłu filmowego. Mimo zgromadzenia znacznego jak na krajowe warunki budżetu, film okazał się wielką klapą. Tego samego roku na ekranach kin gościła choćby pierwsza część władcy pierścieni Petera Jacksona, a skromna polska produkcja nie miała szans mierzyć się z takim hitem. Widzów odrzucały przede wszystkim kiepskie efekty specjalne. Przewrotnie jednak być może to jedna z największych zalet polskiego wiedźmi. Jeśli podejdziecie do tej produkcji z pewnym przymrużeniem oka, możecie doświadczyć naprawdę fascynującego seansu. Przestarzałe efekty specjalne nie zachwycały już w dniu premiery. Oglądając Wiedźmina dzisiaj, można jednak świetnie się bawić. Gumowe potwory, kiepskie CGI i nieudolna reżyseria to wszystko wywoła w was spazmy śmiechu większe niż przy niejednej komedii. Film Marka Brodzkiego to kwintesencja guilty pleasure. Guilty pleasure to po polsku byłaby taka wstydliwa przyjemność, taka o której nie chcemy mówić, to na przykład takie nie najlepsze filmy klasy B, może nawet klasy C, które lubimy czasem oglądać w zaciszu domowym, ale niekoniecznie chcemy się do tego przyznawać publicznie. A zatem Wiedźmin to po prostu koszmarek zbudowany z ambicji stworzenia prawdziwie hollywoodzkiego filmu fantazy z budżetem nieporównywalnie mniejszym niż najtańsze produkcje amerykańskie. Memy o tragicznie zanimowanym złotym smoku pomimo upływu lat nie nudzą się polskim internautom, a podobna do małpy strzyga rozbawi nawet największych ponuraków. Wiedźmin to absolutna gratka dla fanów złego kina. To tylko jeden z możliwych argumentów przemawiających za seansem polskiego Wiedźmina. Obecnie wielu zawiedzionych Netflixowym wcieleniem przygód Białego Wilka z sentymentu powraca do obśmiewanej chętnie polskiej adaptacji. Po latach okazuje się, że pod nieatrakcyjną wierzchnią warstwą tej produkcji kryją się prawdziwe perełki. W pierwszej kolejności chwali się obsadę aktorską, choć Henry Cavill sprawdził się w roli Geralta z Rivi znakomicie to jego kreacja odchodzi znacznie od literackiego pierwowzoru. Książkowy łowca potworów jest zdecydowanie bardziej smętny, wręcz marudny. Przemierza świat z nieustającym poczuciem braku sensu i gryzącym bólem istnienia, niczym bohater romantycznych poematów. Takiego Geralta możemy dostrzec właśnie w kreacji Michała Żebrowskiego. Wiecznie zmęczony, z nieodłącznym znudzeniem w oczach oraz nieufny wobec świata i każdego, kogo spotka. To iście polski Geralt. Diametralnie inny niż jego bardziej przebojowy amerykański brat. W polskim Wiedźminie nie mogło zabraknąć oczywiście mistrza jaskra. I tu również widz spotka zupełnie inną postać niż młody, zabawny i energiczny Joey Batey. Zbigniew Zamachowski, co ciekawe, zupełnie do książkowego jaskra niepodobny, tak samo jak Geralt jest dużo bardziej smętny, smutny i melancholijny. Jego pięknie zaśpiewane ballady raczej skłaniają do zadumy i refleksji niż porywają do wielkiej przygody. Warto jeszcze wspomnieć o prawdziwie młodziutkiej Siri, która poszukuje rodzicielskiego ciepła. Nie atrakcyjnej, ale jednocześnie dojrzalszej i W polskiej adaptacji wyraźniej zaakcentowano dzięki kreacji bohaterów egzystencjalne refleksje literackiego pierwowzoru: poszukiwanie swojego miejsca w świecie, radzenie sobie z wykluczeniem, konflikty etyczne. Chęć postępowania słusznie w nieprzyjaznym i zepsutym środowisku. Wyraźnie podkreślono także ekologiczny przekaz prozy Andrzeja Sapkowskiego. Paradoksalnie ograniczenia budżetowe wsparły warstwę znaczeniową filmu. Sceny akcji trzeba było zastąpić dialogami. To właśnie podczas rozmów Geralt snuje refleksje nad światem i ludźmi. Ekokrytyczne zagadnienia najwyraźniej podejmuje przygoda ze smokiem. Łowca potworów nie chce przyjąć zlecenia na zabicie wielkiej bestii. Jest to sytuacja niespotykana. Od czasów średniowiecznych starcie ze smokiem jest stałym elementem europejskich opowieści o wojownikach. We współczesnej literaturze fantazy przywołując choćby popularnego hobbita, walka ze smokiem jest również powszechnym motywem fabularnym. Zapkowski chodzi w jawną polemikę z tym schematem. Wiedźmin nie tylko nie walczy ze smokiem, ale wręcz staje w jego obronie. Andrzej Sapkowski i Marek Brocki czynią z tej historii alegorie destrukcyjnej dla środowiska naturalnego działalności człowieka. Smok symbolizuje ginące gatunki zwierząt. Możni liczą na bogactwa, które bestia zgodnie z legendami ukrywa w swojej pieczarze. Również smocza skóra jest wiele warta jako materiał rzemieślniczy. Łatwo zauważyć w tym metaforę polowania na dzikie zwierzęta, z których później produkuje się drogie torebki, buty czy futra. W filmie to sam myśliwy staje w obronie swojej ofiary. Obok ginących gatunków zwierząt kolejna z przygód Geralta, która pojawia się jedynie w serialu, podejmuje refleksję nad wymieraniem kultur pierwotnych. Mowa o odcinku Dolina Kwiatów, który stanowi adaptację opowiadania Kraniec Świata. Łowca potworów wraz z Bardem Jaskrem otrzymuje zlecenie na likwidację diabła, który okrada ludność wioski. W toku wydarzeń okazuje się, że ów diabeł to Sylvan, półczłowiek, półkozioł imieniem Tork, który pomaga przetrwać ukrywającym się w lesie elfom. Przedstawiciele starszej rasy, jak nazywane są one w świecie Wiedźmina, nie chcą przystosować się do nowego życia. Nie uznają ludzkiego panowania nad tą krainą, nowych zasad i obyczajów, które wprowadzili ludzie. Stopniowo wymierają, może nie głodem i chorobami, odrzucają wszelką pomoc mieszkańców wsi. Odcinek serialu porusza ponownie w sposób alegoryczny trudne zagadnienia związane ze zmieniającym się światem. Elfy możemy postrzegać choćby jako rdzennych mieszkańców Amazonii czy Oceanii. Muszą one dokonać tragicznego wyboru odrzucić swoje wartości oraz pierwotny styl życia, zatracając tym samym elementy swojej kultury lub skazać się na wymarcie. Dolina Kwiatów jest także wspaniałym przykładem polskości owej adaptacji Wiedźmina, o której dzisiaj rozmawiamy. W odcinku możemy spotkać nagromadzenie unikatowych dla Europy Wschodniej elementów folkloru i mitologii słowiańskiej. Krainę na krańcu świata, jak nazywana jest ona w serialu, cechuje niesamowita atmosfera i charakter, które zaczerpnięte są rodem z polskiej wsi. Budują je scenografia, kostiumy i plenery, ale również język, czerpiący garściami z wiejskich gwar. Serdecznie polecam Wam pierwszą polską adaptację Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. W pierwszej kolejności ową rekomendację kieruję w stronę fanów Netflixowego serialu oraz gier wideo. Jednak Wiedźmin to fenomen popkulturowy o niespotykanej wcześniej nad Wisłą skali. Każda osoba, która jest polską zainteresowana, Powinna poznać tę wspaniałą opowieść. Produkcja Marka Brockiego z całą pewnością odstaje wyrafinowaniem od swojego literackiego pierwowzoru. Daleko jej również do technicznego poziomu serialu Netflixa. Pomimo tego, wierzę, że będzie dla Was fascynującym doświadczeniem, niezależnie od tego, czy uda jej się wprowadzić Was w zadumę nad światem, czy po prostu rozbawi Was do łez swoją nieporadnością. Tekst odcinka przygotował dla Was Jakub Bratajczyk. Nie mam wątpliwości, że przekonał Was do obejrzenia Wiedźmina. Pędźcie zatem przed ekrany i do usłyszenia w następnym odcinku cyklu Polski Film dla Początkujących. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee tu albo Buy Me Coffee. Dzięki Waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.